Halo? 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 Witaj, z tej strony. Witajcie, z tej strony Fongei. Dzisiaj mamy analizę teasera. Cóż, tytuł taki dziwny. Nie jest to dosłownie całkowicie teaser, ale zobaczcie, co mam wam do pokazania. Zapraszam do oglądania. Więc info na dziś wrzuciłem już w nocy na Facebooku. Scott zapowiedział nadchodzące DLC, czy czymkolwiek to miało być. Scott zastanawiał się, czy to będzie DLC właśnie, czy nowa gra, czy nawet otworzenie skrzynki. Ostatecznie postanowił dać aktualizację FNAF 4 i podał na ten temat wiadomość na Steamie. Tutaj link macie w opisie. To nie jest jako DLC, tylko jako coś, co automatycznie zaktualizuje grę do wersji 1.1. Co pojawi się w tej aktualizacji? Dużo dodatkowego kontentu w zakładce ekstra po zakończeniu 6 nocy, menu oszustw, menu wyzwań i twiston. Nie umiem tego przetłumaczyć. Minigra, która pomaga nam podczas challenge'y. Zdaje mi się, że ma to związek z minigrą z lusztrapem, ale nie jestem pewien. Dodatkowo, Scott powiedział, że może przygotuje na Halloween coś więcej. Przyznał, że planuje nad inną grą i wyraźnie powtarza, że nie będzie to FNAF 5. Scott powiedział, że jeśli do Halloween nie wyrobi się nawet z demem tego czegoś, to coś powie o tej grze do tego czasu. Ogólnie koncept na aktualizację jest prosty i ciekawy. Naprawdę zastanawiam się, jak będzie wyglądało cheat menu. Możliwe, że podchodząc do drzwi będzie wyświetlało, czy ktoś w nich jest, czy coś tego typu. Byłoby to dosyć ciekawe. Ciekawe, czy oddziałuje też na plusztrapa. Tryby wyzwań też zdaje się dosyć ciekawy. Zdaje się pokroju Custom Night w FNAF 2 i z tego, co powiedział Scott, będzie to nagradzał dodatkowymi gwiazdkami. Byłoby bardzo fajnie, jakby poza tym było coś jak w dwójce, pluszaki. Co bądź, czy koło Freddy'ego na łóżku, czy dodatkowe zabawki na podłodze, byłoby miło. Też ciekawe, że jest to ostatni, ta mini gra. Zobaczymy. Pod sam koniec, Scott przeznacza dwa wersy odpowiedzenia epickiej historii na temat fabuły FNAF 4. Opowiada o tym, jak wszyscy szybko rozwiązali większość podstaw fabuły jedynki, dwójki, trójki. To, że MatPat miał rację w większości, jeśli chodzi o jego film o FNAF 2. Tymczasem FNAF 4 jest całkowicie ukryty przed społecznością. Według Scotta wiele osób uważa, że jego gra jest pełna losowych i niespójnych easter eggów, jednak przeczy temu. By zrozumieć, co jest w pudełku, trzeba połączyć wątki, elementy układanki, do tego Scott zachęca. On planował otworzyć skrzynkę w DLC, ale tego nie zrobi. Pozostaje nam myśleć, co tam jest. Trochę lipa, ale nie mogę wziąć tych słów do siebie. Scott mówił, że fabuła FNAF 4 nie została przez nikogo rozwiązana, ale też nie bardzo chyba wie, co na ten temat mówi ktoś inny niż angielski Reddit i najwięksi angielscy twórcy teorii. Cóż, co nie zmienia tematu, że nie wiem, co jest w pudełku. Jest możliwe, że fakt, że są dwa zamki, ma jakieś znaczenie. W tą chwilę nie wiem, ale to jest następny element, na którym warto byłoby się skupić w następnych odcinkach. Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję za oglądanie, zapraszam do komentowania i do następnych odcinków. Do zobaczenia.